I teraz, kochani, i teraz nie jest powiedziane, nigdzie nie jest napisane, że chleba naszego powszedniego byśmy to jedli wcześniej. To, co myśmy wcześniej jedli i do czego się przyzwyczaił nasz organizm, to były zupełnie inne rzeczy. My teraz się przyzwyczailiśmy do czego? Na przykład pizzeria. Idziemy do pizzerii, zamawiamy sobie pizzę. Pizzeria, przyjmijmy, że jest porządna, no restauracja, no dobrze, nie będzie restauracja. I do tego zamawiamy winko czerwone na przykład, albo piwko, kufel piwa. Co robi nasz organizm? Nasz organizm tu trawi, ponieważ w tej pizzy jest pod dostatkiem, węglowodanów. Całe ciało, jest pod dostatkiem białek, tam są te różne serki, nie? Tam są różne te boczki. O! Ja bym powiedział, salami tam jest, no. I tam te salami, czyli jest też tłuszcz, nie? Jest tłuszcz. No i wypiliśmy do tego piwko, no bo przecież, że na lepsze trawienie, prawda? No, prawda, że pod wpływem piwka czy winka człowiek lepiej się trawi, wiemy to przecież od lat, prawda? No, cukier krzepi, a wódka lepiej. No. I ten organizm został napełniony. Czym został? Dostał węglowodany, białka i tłuszcze. Co ten organizm, który trawi jako pierwsze? Węglowodany. Tak? Jakie węglowodany, które trawi na początku? Cukry, prawda? Nie. Pierwsze, co trawi nasz organizm, co rozkłada nasza wątroba, to jest alkohol. To znaczy, gdybyśmy zjedli ten kawałek boczku słoniny, no to ta wątroba by się zajęła trawieniem tłuszczu. Czyli nasz organizm trawiłby tłuszcz. Szłoby mu to mozolnie, ale by strawił. I możemy to sprawdzić, możemy pobrać krew, zobaczyć, wzrasta ilość tłuszczu we krwi po zjedzeniu tłuszczu. Jeżeli teraz po zjedzeniu ten tłuszcz zjemy razem z białkiem, to dużo łatwiejsze do trawienia jest białko. Białko się rozkłada na te keto i na te cukry. Tłuszcz leży odłogiem. Poziom tłuszczu, który leży odłogiem, czeka. On się powoli odkłada. Jeżeli do tego zjemy węglowodany, to pierwsze są węglowodany. Jeżeli popijemy teraz to piwkiem, czyli węglowodanem, który się nazywa alkohol, to pierwszy jest rozkładany alkohol. I ta cała reszta leży. Jeżeli ten tłuszcz zostałby strawiony w ciągu 4-5 godzin, to on jest trawiony dopiero po 15-20 godzinach. Na tym polega przede wszystkim nieszczęście, że wcześniej człowiek, jak dopadł tą padlinę nawet, to on wtedy tą padlinę jak zżerał, to zżera ją możliwie szybko, żeby nie przyszedł razem tygrys, lew czy coś innego, bo tego nie zabrało. A nie do tego nie dokładał sobie ziemniaczków, bogaczków, marcheweczki. On wtedy, jego organizm nie przystosował się do trawienia całego śmietnika. Bo jeżeli dostał tłuszcz, to się musiał tym tłuszczem zająć. Współczesny człowiek, jak sobie nawpycha, to jeszcze na deserek sobie zje coś tłustego i słodkiego. Na deserek jeszcze będzie rurka z kremem albo kawałek tortu. Dostanie następną porcję tłuszczu i cukru. Ten tłuszcz leży i czeka na swoją kolej, a cukry są. No i popijemy to, oczywiście popije to alkoholem i to leży. I tu jest
pierwsze, najważniejsze nieszczęście, czemu taki biedny cukrzyk nie może wyjść z tej cukrzycy? No bo on przecież je, tak jak mu polecili, dali mu taką piramidę żywności i on zgodnie z tą piramidą układa sobie na talerzyku to wszystko, co mu pan dietetyk polecił, co mu diabetolog polecił. Czyli malutki kawałek pieczywka, pieczywka ciemnego, wieloziarnistego. Czym się ono różni od pieczywka białego? Że ma wszystko z ziarna, a nie odciągnięte z ziarna i z błona. Dobrze, a teraz wagowo, ile jest tego, co zostało odciągnięte? Jeżeli mamy mąkę na przykład 2000, taką czarną mąkę, to ona ma 2000. Czego ma 2000? A bo może być biała taka mączka, tylko silna 450. To czego ona ma 450, czego ma te 2000? Nie wiem, proporcja, nie wiem jak to. To znaczy, że w kilogramie mąki, tej bielutkiej, jak ją spalimy, to zostanie popiół. Tego popiołu zostaje 450 mg. A jak spalimy... Tyle zostanie po spaleniu białej bułeczki, a tyle zostanie po zjedzeniu chlebka. Pełnoziarnistego. To jest ta różnica. Po kilogramie tyle zostanie. Rozumiecie? To znaczy, że bajką jest, że ciemne pieczywo jest takie bardzo zdrowe. Czemu ono jest takie mało zdrowe? Bo ono jest farbowane przede wszystkim, żeby było ciemne. To, co zjadacie w ciemnym pieczywie, to jest przede wszystkim barwnik i napis bio. Znaczy nie napis bio, to napis ciemny, pełnoziarniste. No, to jest ta różnica. Jestem zdziwiony, bo słyszałem, że niektóre są barwione jakimś karmelem, żeby być takie bardziej ciemne. Dobrze! Ale prawdziwy zakres... Ale prawdziwy, prawdziwa mąka, prawdziwa czarna mąka, to jest mąka 2000. Ona nie zawiera tego, nie zawiera otrębów. Bo to zostało oddzielone, trąby zostały oddzielone w produkcji. Do tego dodatkowo ewentualnie, jeżeli chciałby pan dostarczyć swojemu organizmowi błonnik, no to trzeba dosypać otręby, bo one zostały w otrębach. Różnica jest taka, oczywiście, że ona jest ciemna. Ona w kilogramie jest tyle, a tam w białej w kilogramie jest tyle. 2000 miligramów. Czyli 2 gramy, 1/500 wagi kilograma mąki. Czyli ta różnica dla naszej wątroby, czy ja zjem ciemne, czy jasne pieczywko, jest niewielka. Bo tak czy inaczej, to co zjadłem, to są węglowodany. To jest różnica dla bakterii. Dla bakterii w jelicie grubym, że one dostały trochę więcej. To tak, to jeszcze już zacząć formować, o, tutaj z białej bułeczki będzie tyle kubki będzie z białej bułeczki, z czarnego pieczywka będzie tyle kubki. No, ale kochani, to jest bajka, że jak jem ciemne pieczywo, to nie dostarczą, to nadal lecę na węglowodanach. No i to jest ta pierwsza bajka, którą warto przyjąć, że to wcale tak nie jest. I następna rzecz, która mnie pomogła wyjść z cukrzycy. Pierwsza rzecz to było, że otworzyłem oczy mnie, ja mówię o sobie. Ja cukrzycę, jak zbierzałem sobie pierwszy raz, to miałem 480, a nie tam 150. To ja miałem 300. No czy kochani, tak się... No to było pierwsze moje zdziwienie, to było 400, ja się całkiem dobrze odżywiałem, no bez przesady, no. To jest zupełnie coś innego, no. Tylko, że ja insuliny nie brałem. To jest inna sprawa, że doszedłem do wniosku, że nie będę brał insuliny.
przyznaję, że mi to zajęło bardzo dużo czasu, zanim zrozumiałem, w jaki sposób się wychodzi. Ale to, co mnie było potrzebne, żebym ja wyszedł, to było zrozumieć, jak, na czym polega ten błąd cywilizacyjny, że cukrzyca to nie jest choroba, tak samo jak nie ma takiej choroby, która się nazywa gorącznica. Bo jeżeli ktoś ma podwyższoną temperaturę i ma gorączkę, to to nie jest choroba, to jest objaw czegoś. I chcę wam powiedzieć, że jak ktoś ma cukrzycę, to to jest objaw czego? To jest objaw insulinooporności. Kropka. Króciutki film, nagram, będziecie mówić to na YouTubie, potem będziecie mogli hajty tego... Hajtować, nie?